taką historię, drodzy Państwo. Powitajcie wielkimi brawami Bożena Matyja! Historii, że schudłam tyle i tyle po seminarium, ponieważ ja 3/4 swojego życia zawsze taka byłam. Czyli ważyłam plus minus 50 kg plus po świętach, a minus przed świętem. Natomiast ja dzisiaj właśnie, może tak, byłam na pierwszym seminarium i usłyszałam właśnie, żeby zacząć od siebie, więc zaczęłam. Przestałam wskazywać koleżankom, co mają robić, zaczęłam od siebie, ale bardzo często słyszałam właśnie to, że jestem szczupła. No więc wrzucano mi, zjedz pączka, ty to możesz, bo przecież ty jesteś taka chuda, to przecież ty możesz. Ja tak trochę wsuwałam, nie tylko te pączki, natomiast to jest dowód na to, że nie zawsze taka byłam i ta grubsza pani to niestety ja. Ja byłam wtedy młodą dziewczyną i bardzo dobrze, że to mnie spotkało, ponieważ dzięki temu bardzo mocno wprowadziłam w moje życie aktywność fizyczną. Ja robiłam chyba wszystko. Chodziłam na wszystkie możliwe aerobiki, Boże, czego ja, jakiej dyscypliny sportu ja nie uprawiałam. To są oczywiście zdjęcia z ostatnich lat, bo wcześniej nie było takich super ekstra telefonów i nie było takich możliwości. Natomiast można powiedzieć, że tą aktywność fizyczną, o której tutaj Tomek mówił, ja miałam, no, że tak powiem, w jakimś stopniu opracowaną, ale to za chwileczkę wam będę opowiadać. Natomiast wydawało mi się wtedy przy tym pierwszym seminarium, na jakie tutaj przyjechałam, również, że się zdrowo odżywiam, bo wydawało mi się, że jak w reklamach słyszę, że jeśli będę jeść jogurt, jeśli będę jeść jakieś płatki fit i tak dalej, albo jakiś chleb razowy, to wydawało mi się, że się odżywiam bardzo zdrowo. I przyjechałam tutaj na to seminarium z takim przekonaniem, że w zasadzie z odżywianiem to ja prawie dobrze mam, także no, prawie. No i to prawie było dużą różnicą, ponieważ z tego miejsca, tutaj chyba po raz pierwszy publicznie mówię, byłam uzależniona od słodyczy. Czy ktoś z was też tak ma? Kto ma odwagę się może z tym podzielić? Widzę, że kilka rąk. Tak. Ja pochłaniałam słodycze absolutnie każdego dnia. Po śniadaniu po to, żeby sobie podnieść energię. Potem, no ponieważ to indeks glikemiczny skacze, tak, więc potem dostawałam doła i znowu musiałam sobie doładować baterie, więc ja mam kolejne jakieś słodycze. Po obiedzie, no wiadomo jest, że już teraz wiem, że po polskim obiedzie jak energia spada, to wtedy też sobie doładowywałam akumulatory. No i tak każdego dnia. I wieczorem spać nie mogłam, bo miałam tak zwaną dilerkę. Ja to tak nazywałam, po prostu trzepałam się, nie mogłam usnąć. No właśnie, ja tak te słodycze jadłam i któregoś pięknego dnia kupiłam, pamiętam, dwie paczki ciastek. Dwie, no bo przecież dla trzyosobowej rodziny jedna to będzie za mało. No i z tych dwóch paczek ciastek mój mąż i syn zjedli po jednym. Ja wsunęłam całą resztę i mój mąż wtedy powiedział: żona, ty to chyba masz jakiś problem, no bo to jest niemożliwe, żebyś ty tyle wsuwała. Zrób coś z tym. To wiecie, co zrobiłam? Bardziej się ukrywałam. Po prostu jadłam i pokryłam. I to było jakoś tak mniej więcej w tym samym czasie. I któregoś pięknego dnia zadzwonił do mnie mój nadsponsor, Maciej Kupś, który zaprosił mnie, mówi: Bosia, przejeżdżam przez Piotrków. Kawa? Ja mówię: kawa. Ponieważ znam swoje miasto, więc wiedziałam, gdzie są jakie pyszne słodkości. Umówiliśmy się w odpowiednim dla mnie miejscu oczywiście. Zamawiamy, ja zamawiam pierwsza. Była kawa i serniczek, kawa czarna, ponieważ wbrew pozorom kawy i herbaty nie słodziłam, bo przecież cukier szkodzi, słodycze już nie, niekoniecznie. No i jak ja byłam zaskoczona, że Maciek, który zawsze mnie wtóruje i zawsze również zjada to ciastko, tym razem Maciek podziękował i mówi: nie, ja tylko kawę. No i ja pytam się Maćka, co, dlaczego. Wtedy usłyszałam historię o kimś takim, o Patrycji, o Eleonorze, o ich filozofii zdrowego odżywiania. No i chyba nie muszę wam mówić, że tego dnia ten serniczek mi tak bardzo nie smakował.
I wkrótce potem, bo to był listopad, październik 2017 roku, dowiedziałam się, że Tomek organizuje swoje pierwsze seminarium. No i ja byłam przeszczęśliwa. Ja nie wiem, czy wy też tak czasami macie. Ja mam wrażenie, że jak ja przyjadę tutaj, w to miejsce, to nie wiem, coś się stanie, po prostu ktoś rzuci na mnie cegłę i po prostu powie: kobieto, zrób coś z tym. No i w zasadzie można powiedzieć, że tak właśnie było, bo tutaj Tomek coś takiego, można powiedzieć, że wygłosił: zacznij od siebie, zrób coś z tym. No i zaczęłam. Przyjechałam na to pierwsze seminarium z moją liderką i to jest data 28 stycznia, kiedy w jednym z tutaj z tych pokoi hotelowych siedzimy sobie. No i ja, to jest niedziela, i ja mówię: Marlena, kawka? No jak kawka, to co? Coś do tego batonika. To był akurat batonik. Ja tak trzymam tego batonika i mówię do Marleny: Marlena, to jest ostatni. Marlena patrzy na mnie takim wzrokiem, wiecie, niewspierającym. I no, ewidentnie nie miałam wsparcia w tym momencie w niej, bo wiedziała też, widziała mniej więcej mnie w różnych sytuacjach, wiedziała, ile potrafię wsunąć słodyczy. No i muszę wam powiedzieć, że to był naprawdę mój ostatni batonik. I ja tutaj z tego miejsca pragnę podziękować Eleonorze i Patrycji za to, dziewczyny, że wy przekazujecie tą wiedzę odpowiednim tonem, w odpowiedni sposób, w taki sposób, wy się dzisiaj dowiecie w jaki, nie będę tutaj zdradzać, natomiast w taki sposób, że mnie troszeczkę weszło w pięty, ja zrozumiałam, dotarło do mnie i właśnie tego dnia naprawdę to był mój absolutnie ostatni baton. Byłam również na drugim seminarium, jak tu Tomek powiedział, ponieważ mam bliską, więc wpadłam na te kilka dni. I od tego drugiego seminarium autentycznie odżywiam się już dokładnie tak, jak tutaj dziewczyny wam powiedzą. Jak? Dowiecie się na dzisiejszych zajęciach, nie chcę o tym opowiadać, ale oczywiście, tak jak Tomek powiedział, idealna nie jestem. Jeśli jakaś koleżanka przygotowuje dla mnie i tylko dla mnie obiad ze zdrowych składników jak najbardziej, ale, że tak powiem, łączy mi niektóre elementy, to oczywiście, że zjem. Natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. I mogę powiedzieć, od 18 września to już jestem taka, jeśli chodzi o to odżywianie, jest okej. No ale wróćmy do aktywności fizycznej. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja dwa, trzy razy w tygodniu zawsze jakąś aktywność fizyczną musiałam mieć. No i któregoś dnia znowuż przywołuję Maćka. Maciek mnie zaprasza, ponieważ ma taką swoją grupę górską i mówi: Bosia, może byś tak z nami pojechała. Ja mówię: no w sumie to może nie. Troszeczkę się kondycyjnie przygotowywałam do tej wyprawy, bo myślę sobie: Boże, tam wszyscy tacy zaprawieni w bojach, a ja to tak niekoniecznie. No i moi drodzy, nocujemy w schronisku i jesteśmy po całym dniu takich naprawdę chodzenia po tych górach. Mimo astaksantyny mięśnie rano mnie bolą. Rano wstaję, idę na śniadanie, odpalam Facebooka, a tam takie zdjęcie, które wrzuciła Patrycja. My już po rozruchu, a wy? No oczywiście muszę wam powiedzieć, że pomyślałam sobie, dziewczyny, że są jakieś szurnięte. No przecież, kurczę, jesteśmy ściorani jak koń po westernie, a one normalnie jeszcze na rozruch. No przecież za chwilę kolejny dzień przed nami, spacerów i w ogóle, to w ogóle nie rozumiałam, o co za bardzo chodzi. No ale moi drodzy, to zdjęcie, ten wpis chodzi za mną. Ja nie wiem zupełnie dlaczego. I 27 czerwca, ponieważ czerwiec to jest taki okres, kiedy jest ciepło, kiedy jest rano już widno, ja po prostu, wstając chyba w 5:30 wtedy się obudziłam, po prostu ubrałam się i wyszłam na mój pierwszy rozruch. No i tak sobie chodziłam na te moje poranne rozruchy. Oczywiście po jakimś tygodniu przyszedł kryzys. Bosia, gdzie ty będziesz wstawała na jakieś rano, kto ci będzie kazał? I ponieważ zauważyłam jedną rzecz, ponieważ ja się po tych porannych rozruchach bardzo dobrze czułam i tego dnia, kiedy nie poszłam na rozruch, ja naprawdę bardzo mocno żałowałam, że ja nie poszłam. Ja się od razu czułam takie, wiecie, że mam ciasne ubranka, że tak powiem. Czułam się z tym bardzo źle i założyłam sobie grupę. Grupę na Facebooku, na której ja byłam jedną gwiazdą.
Słuchajcie, to było dla mnie, to nie miało dla mnie znaczenia. Ja tam prowadziłam live'y na żywo tylko po to, żeby ludziom pokazać, że ja naprawdę wychodzę. Nie jakieś tam zdjęcia na początku wrzucałam, bo mówię, zdjęcie to każdy może sobie wrzucić, kiedy chce, wiecie, jak to wygląda. Natomiast live'y to ja wiedziałam, że one będą widziały, że ja rano wstaję, że ja po prostu sobie chodzę. Ja na ten czas bardzo mocno tego potrzebowałam, ponieważ jestem taką osobą, że jak sobie coś powie, postanowi, a jeszcze ktoś inny obserwuje, no to ja już muszę tego dokonać. Więc żeby nie wiem co. No i moi drodzy, moje historie tutaj z porannymi rozruchami to po prostu są. Natomiast chcę wam opowiedzieć tutaj o tym zdjęciu. No dobrze, o tym tutaj pod tym parasolem. To był mój pierwszy rozruch, kiedy padał deszcz. I to był ten moment, kiedy po kilku dniach ja oczywiście zawsze maszerowałam, natomiast w pewnym momencie nogi zaczynają wam przyspieszać i zaczynacie biegać po prostu. I pamiętam, kiedy szłam w kaloszu pod parasolem. I w tym parku była jedna para, która biegała. I było mi strasznie głupio, że oni tak bez parasola, bez tam w ogóle żadnych. Więc następnym razem już stwierdziłam, że ona, okej, po prostu trudno, niech cię zaleje i tyle, już się przyzwyczaiłam. No i robiłam różnego rodzaju wpisy i tak dalej. W każdym razie to na pewno bardzo mi pomogło. Mimo, że wcześniej widziałam, jak Andrzej biega, ale wiecie, Andrzej to jest sportowiec, tak? To ja mówię, dobra, on tam sobie rano niech biega, ale przecież ja wcale nie muszę. Od tamtego czasu, 27 czerwca, nie wiem, może z 5-6 razy nie byłam na rozruchu. Każdego dnia i każdego dnia wychodzę. Oczywiście, jeśli myślicie, że nie dopadały mi, a nie, zaraz, to może tak. Tutaj od tego dnia jestem absolutnie w pełni, ponieważ po dwóch seminariach doskonale wiem to, co mówi Halinka, że trzeba spać. I w ogóle o tym pozytywnym nastawieniu, o którym dzisiaj usłyszycie. Jeśli chodzi o śniadania, to jakie śniadania powinniście jeść, też dzisiaj usłyszycie. Wellnessowa, jeśli chodzi o wellness paki, od 9 lat, 8 zawsze systematycznie brałam. Jakoś uwierzyłam w tą kategorię i tutaj pod tym względem brałam. Tym bardziej, że skoro się tak niekoniecznie bardzo zdrowo odżywiałam, to wiecie, takie miałam poczucie, że jak sobie wezmę takiego wellness paka, no to, że tak powiem, załatwia robotę mojego złego odżywiania. Koktajle piłam tylko po aktywnościach fizycznych wtedy. No i można powiedzieć, że generalnie wpoiłam wszystkie cztery zasady, czyli moje koło to jest dokładnie w tej chwili tak dobrze zrównoważone, o którym dzisiaj Tomek wam powiedział. Ale tak jak powiedziałam, nie zawsze mi się chce na te porany wychodzić. To jest nadal. I ostatnio na przykład środa, taki dzień, kiedy to są oczywiście zdjęcia, ponieważ ja nie zawsze mam aparat ze sobą. Nie daje się wciągać w to, żeby zawsze być pod telefonem. I chcę wam powiedzieć, że każdego dnia, kiedy naprawdę mi się nie chce, to przeprowadzam już taką rozmowę dyscyplinującą. I wtedy sama sobie mówię, Gosia, jeśli nie pójdziesz, to być może stracisz jakiś kolejny piękny widok. A naprawdę, wierzcie mi, rano po prostu przyroda jest fantastyczna. Ja wiem, że te zdjęcia nie odzwierciedlają w ogóle. To jest park, który zawsze, do którego codziennie rano, w którym codziennie rano jestem, on za każdym razem, każdego dnia wygląda zupełnie inaczej. Jeśli spojrzycie na to przez pryzmat pozytywnego nastawienia Halinki, to naprawdę, wierzcie mi, dostrzeżecie takie rzeczy i wtedy każdego dnia to bardziej pomaga mi wyjść, zebrać się i po prostu wyjść do siebie, wyjść na rozruch. Co? Jakie efekty? Więcej energii. To już jest energia, wiecie, taka jak już jest, to po prostu jest przez cały dzień, a nie tak, że wiecie, skacze i tak dalej, i tak dalej. To jest lepsza koncentracja. Kiedy prowadzę live'y, bardzo często mój mąż, który na przykład siedzi z boku, mówi: Grzyna, wiesz co, czy ty się słyszysz? Ty wiesz, jakie ty głupoty czasami opowiadasz tym ludziom? Chyba to jak wsparcie w mężu, ja wiem, żarwieko. I słuchajcie, wiem, że na pewno jestem bardzo dobrze skoncentrowana, to jest fakt. Lepsza pamięć, poprawa pamięci, ponieważ ja w tej chwili już pamiętam, czy zamykałam te drzwi, czy nie zamykałam te drzwi, bo nie wiem, kto tak z was ma. Ale mnie się zdarzało wtedy, że matko, zamykałam, czyli zamykałam. Wracałam się, łapałam za klamkę, zamknęłam. Jest okej.
Poprawa, nie chorują. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, co to znaczy. Ostatnio sprawdzałam na mojej karcie, w mojej poradni. Jeśli chodzi o różnego rodzaju takie infekcje, to mam październik 2017 i to jest zapalenie krtani. I tylko i wyłącznie. Także nic potem. Bardzo dobre wyniki badań. Ostatnie wyniki badań pani doktor mi powiedziała, że mam książkowe. A ja naprawdę jestem już bliska 50, więc tak bym to powiedziała. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobre wyniki. Ale po co ja wam to wszystko mówię? Mówię wam po to, że kiedy wyjedziecie stąd, a jestem przekonana, że to, co przed chwilą mówiła pani Beata, Tomek, żeby tak. Jak wyjedziecie, to każdy z was będzie taką inspiracją, być może będzie taką inspiracją. Nigdy nie wiecie, czy ten moment, kiedy dziękujecie za serniczek, czy ten moment, kiedy wrzucacie, bo i to zakład, że tutaj Patrycja, wrzucając to zdjęcie, w ogóle nie pomyślała o tym, że kogokolwiek zainspiruje. Czy wrzucając, robiąc cokolwiek, czasami nie zainspirujecie kogoś innego. Ja zainspirowałam kilka osób i to jest, to są takie najbardziej spektakularne efekty w naszej grupie. Ania, która ostatni raz ważyłam tyle 18 lat temu, a Ania ważyła kiedyś 100 kilo. Tomek, który przyszedł do nas, ważył powyżej 100 kilo. I tutaj Tomasz, no tutaj to jest wpis z piątku, tego piątku najbliższego, kiedy Tomek pokazuje, że jest, że zmienia garderoby, że jest 16 kg mniej. Pokazujemy również, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, czy jesteśmy na wczasach, czy też nie, to jednak te rozruchy są. Ja bardzo mocno pilnuję, to jest grupa zamknięta i to jest grupa tylko dla moich klubowiczów po to, żeby oni się czuli komfortowo, że jeśli mają wpadki, to żeby nikt ich tam nie oceniał, żeby nie było żadnych obcych osób, żebyśmy naprawdę się tam mocno wspierali. Także ja, tak jak Tomek powiedział, zaczęłam od siebie, zainspirowałam w tej chwili innych, chyba tak mogę powiedzieć. No i chciałam wam powiedzieć, że żadne z tych dat to nie jest 1 stycznia. Naprawdę nie trzeba czekać do 1 stycznia, żeby zaczynać i mieć jakieś kolejne cele w głowie. Jak widzicie, to były różne dni tygodnia, różne daty. Zacznijcie od tego seminarium, zacznijcie od dzisiaj najlepiej. Ja z tego miejsca dziękuję. Dziękuję Tomkowi za to, że organizuje. Dziękuję całej grupie Focus, Iwonce, która pięknie mówi o suplementach. Ja, ponieważ przyjeżdżając na te seminaria, nie miałam takich problemów z wellnessami, już o nich dużo wiedziałam, ale to, co dzisiaj Iwonka wam powie, to po prostu jest mega. Halinka o tym pozytywnym nastawieniu, to po prostu jest mistrzostwo świata. Andrzej z Ewą, którzy mówią wam o aktywności fizycznej. Jeśli ktoś nie ma tej aktywności fizycznej, to naprawdę posłuchajcie ich bardzo uważnie. No i odżywianie. Jeśli macie problem z odżywianiem, to co mówi Patrycja i Eleonora. Mam nadzieję, że dzisiaj też dziewczyny odpowiednim tonem i w odpowiedni sposób. Bo ja, jak widzicie, też przyjechałam i też będę jeszcze się tutaj edukować cały czas. Bardzo serdecznie dziękuję.